witajcie z tej strony Mangetsu. Dzisiaj również będziemy uprawiali kotłownię. Kotem będziemy łowili, tak to się niestety zdarza, albo stety też oczywiście. Weźmy sobie nowego questa, bo będzie to dla nas przydatne. Całowacz. Różowy całowacz jest potrzebny. Pink kisser. Zaglądając jeszcze w katalog, widzę, że odblokował mi się dragon, który jest warty 1 500 000. Zapewne pisaliście mi pod poprzednim odcinku co nieco o tej rybie, za co wam oczywiście dziękuję, ale niestety tych porad jeszcze nie wiedziałem i wydaje mi się, że jak już mamy się przymierzać, to chyba nie prędko do tego smoka. Hammerhead, jeszcze mi tutaj moł, właśnie tego moła nie wyłowiłem, albo cave sharka. No ale w każdym razie trzeba będzie coś pomyśleć, my mamy ręce pełne roboty. Pink kisser nam pokazuje, a było napisane gdzie chociaż? Rafa koralowa. To wezmę sobie bombę, wezmę sobie światełko oczywiście i chodźmy to po tego całowacza. Tu jeszcze czapka widzę, że jakaś jest. Ona jest, no taka jak dostarczyciela pizzy za 80 000. Czasami rzucasz wędkę dalej niż zazwyczaj. Chyba wolę jednak pod głębiny tę czapkę, aczkolwiek nie jest to złe. Jako że już mam najlepszą łódkę, no to tym bardziej nie zmienia mi to niczego w takim super dobrym kontekście, więc chyba wolę zostać tak jak jestem i zobaczyć przy pomocy sonara, ile będę w stanie sobie poradzić. Też widziałem, że jestem w stanie ten sonar odpalić na mojej łódce. Tam jest taka ikonka, może wam jeszcze pokażę. A, tutaj nie ma rafy, gdzieś dalej musi być. Tutaj po prostu są wejście do głębin i dalej nie mogę. Tutaj jest limit sonara, dobra, widzę wszystko, widzę. Niestety jest też taki problem, że ryby będą zaraz odchodzić, ponieważ będzie noc. No, już mi się tutaj wielkimi krokami zbliża. To zobaczę mimo to, co kryje się na rafie koralowej. Być może jeszcze jakieś ostatki się tutaj ostały, ostatki w końcu. Czy jest tutaj kisser? Coś takiego, co przypomina serce. No, przyszedł gówniak i zjadł, no. A poczekam sobie. O, ciekawa ta rybcia. Nie widziałem jej wcześniej nigdy. Dobra, i czy jest tutaj coś, co przypomina serce? Ale tam ktoś zapolował przed chwilą tych czerwonych, czarnych rybek. Nie widzę tutaj ryby w kształcie serca, więc niestety wydaje mi się, że może to jakoś od pory zależy albo coś. Jej, tu jest jakaś różowka też kolejna. Dużo was ryboli tutaj. Nie, zostawcie mnie w spokoju. Jakieś piranie tu są, no nie. Mi się wydaje, że ta ryba to może być pink kisser, ta. Wiecie? Nie, 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 no kurde gówniaku ty. Odczep się, odczep się. Nie ty, ty. Ty, tak ty. Ty możesz być pink kisserem, tak mi się wydaje. Oby cię nikt tutaj po drodze jeszcze nie ugryzł. Ja już o to zadbam. I moi drodzy, tak, to jest pink kisser. Nie musiałem w sumie go brać na pokład. Mamy kolejny quest zrobiony. No bo chcemy iść pod ten deep sonar, no to tam trzeba robić te quest. Pech też troszkę chciał, że same takie niewdzięczne te quest dostaje. Nie można tego wywalić, zmienić ani nic. New quest. Moga! Ej, Moga był jakiś duży. Moga. To na Moga mam przestroga. Chyba go widziałem parę razy, ale cały czas ucieka. Boi się światła. Więc bez światła trzeba go łowić. Ojej, może na sonar trzeba jakoś grać, albo jeszcze inaczej, nie wiem. Ja nie chcę rekina wyjątkowo. Idź, idź, idź rekin, dasz radę odpuścić? Proszę. Ja nie chcę rekina. Nie, no mi się nadział przypadkiem. Oddasz mi przynętę czy nie? Może jak będę... O, dobra, odpuścił sobie. Dobra, nie chcę was. I Moga. Moga, przestroga, gdzieś tutaj były mogi różne. Może się złapie. Może nie będzie aż tak źle, bo widzę w sumie na sonarze też średnio. To może tak na granicy będę i rzuci jakoś, jakimś cudem. Ej, coś ugryzło mi. Coś mi ugryzło. To może być to. Tylko to wyglądało, jakby ugryzło mi żywą rybę. Może rekin teraz się tutaj napatoczył, też jest niewykluczone. Z czymś walczę, ale nie wiem jeszcze z czym. Możliwe, że z wiatrakami nawet, od biedy. Na słuch. Aj. Nie, nie, nie. A może ten się nada? Złapiesz się czy nie? On chce tę rybę. Ale z nią do mordy se włożył tę rybę. Ten moł. Czekajcie, tu coś jest? Tu jest... A, na taką nie nabierze się niestety. A czekajcie, jakbym zrobił tak, o. Odczepił i wziął rybę tę. To da radę złapać? Chcesz? Halo, rekin. Są taki dziwny. A może ta ryba mała ma mi połknąć haczyk i wtedy dopiero mam tutaj porobić cyk cyk. To nie jest ta Moga, ja wiem, ale to jest chyba Mołta, ten rekin się nazywa i fajnie by było go sobie złapać. Chcesz obgryźć? Okej. Okay. Halo? Jest, jest, jest! Złapałem go! Udało się! On na mordę wziął sobie te ryby, dobra, już teraz się będzie rzucał, teraz się będzie rzucał, uwaga! On naprawdę jest sporo warty z tego co widziałem. Nie! Dobra, teraz jest kompletnie ciemno. Bo niestety ja na niego nie byłem przygotowany. Jak on leci po sonarze widać.
Ja byłem przygotowany na tę mogę całą. A nie na to, okej. Żeby nie zerwać tego, już byliśmy blisko. No, znowu, linki. Chyba się nie uda, ze światłem byłoby to 100 razy łatwiejsze. O. Może się uda teraz, wydostałem go, bo wcześniej chyba się zaklinował. Teraz daję za wygraną. Może się to uda, może tego moła złapię. On wydaje się naprawdę ciężki, więc byłoby super. Polowałem na niego od 3 odcinków, w sensie już tak w drugim, trzecim chciałem go łapać, ale coś mi nie wychodziło z tymi świetlistymi rybami. Uwaga, no zaczął niestety teraz stawiać opór tak blisko, tak daleko. No chodź, 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 chodź. Paniaczku. Chodź. Daj się złapać Adasiowi. No. Ciekawe ile jest warty porównań do innych rekinów, bo tego akurat nie sprawdzałem. Dobra, teraz mogę go fajnie wyciągnąć. Chyba się uda, chyba się uda. Już niewiele brakuje. Jeśli teraz się nie uda, to będzie skam. Udało się! 450 tysięcy! To jest oficjalnie najbardziej warta ryba ze wszystkich, jakie... czy najwięcej warta ryba ze wszystkich, jakie złapałem. I patrzcie, jaką trasę też tutaj na sonarze zrobiłem. Masakra, jak on się wyrywał. Raz go wyrwałem z ziemi i mi to bardzo pomogło. Dobra, bierzemy na siebie kuweta kota. Uratowało mi podejście. No dobra, no to naprawdę mamy fajny początek, ale ja bardziej chciałem questowego jakiegoś rybola złapać. Tego mogę. A mogę to trzeba bez światła, ewentualnie jakoś się wycwanić nieźle. Tutaj świecek jest, świecki. One się boją światła te ryby, więc nie spodziewałbym się, żeby tu były. Wszystko widać, wszystko jest jawne. O, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest! Łap się, dobra! Huge hooka jeszcze muszę mieć, dobra, ale wiem gdzie mniej więcej jest. Może uda mi się ponownie ją tam zgarnąć. Gdzieś w prawo bardziej, jak się wystraszyła. O, jest, 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 mam ją, mam ją. Mam ją. Tylko ciągnie mnie nie bardzo. No i niestety tu nie dość, że muszę grać na słuch, ponieważ ona ciągnie mnie do głębin, gdzie jest ciemno, to jeszcze tak w dodatku zasłania mi całą linkę, jak już coś widzę. Trzeba będzie naprawdę się przyłożyć teraz do tego. Dobra, nie jest aż tak źle, ale na granicy jesteśmy wciąż. Jakbyśmy gdzieś tam paszport mieli na granicy. Chodź, panie rybko, panie... Oj, 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 oj. Coś w prawo ją nagle pchnęło. Nie wiem, co się tak nagle rzuciła w tę stronę. Powoli idzie, powoli, ale... Bardzo na słuch gram. Oby cię rekin nie zeżarł. Nie powinien, bo to jest podobny tier. Czyli huge ryba. O nie, już było blisko. Powolutku, powolutku. Momentami naprawdę jest blisko do tego, żeby przerwać linkę. Stresuję się. Nie chcę tego ponownie robić. Już prawie to jest załatwione. Jakoś to idzie, jakoś to idzie. Mam już, widzę już swoją siatkę. Bardzo powoli trzeba, jak operacja chirurgiczna. Proszę rybo. Błagam cię, chodź tu. Trzeba balansować na krawędzi. Oj. Nawet ta krawędź za blisko była w pewnym momencie. Już bym sobie chyba nie wybaczył. To jest za bliskie złapania, żeby teraz to przerwać. Nie można przedobrzyć, trzeba być cierpliwym. Cierpliwym do końca. No, już nawet koloru linki nie widzę. Okej. Jest, udało się! Ile to jest warte? Bo teraz mi się zwiększyło, widzę, 180 tysięcy, nawet git. Zwiększyło mi się oddychanie pod wodą, że mogę dłużej w sumie jako kotek nurkować. To akurat na strzałeczkach. No, faktycznie, ale też nie mogę jakoś super nisko popłynąć, by się skończyć źle, ups. No i co najlepsze, mamy questowego rybola kolejnego. To weźmy sobie następnego stalkera. Stalker to też nie brzmi jak coś małego. Moga. Dzisiaj akurat jakoś idziemy pod te wielkie ryby, nie? Stalker. Nie, stalker jest taki średni. I szuka bardzo. Może też być ciężką rybą do znalezienia. Wiecie co, ja sobie tak myślę. Może popróbujemy te yin i yang dzisiaj zrobić. To by było dosyć fajne. Chociaż muszę wtedy światełko wziąć. To jest akurat szczera prawda. Na tę rybę to już bym wziął od biedy, no. Od biedy. Mangetsu, jaki się zrobił burżuj, nie? Już takimi rybami gardzi. Polakowi, rybakowi... Brobakowi, nie rybakowi miało być. Cię raz poszczęściło w życiu i już teraz będzie cwaniakował. Ciebie już widziałem, rybo, nawet cię nie chcę. Nie zależy mi na tobie. Widziałem cię wielokrotnie. Co ja bym tutaj dał za tego Deepsonara? Czy to jest ten... Z rekinem, dokładnie tak chciałem powiedzieć. Z rekinem jaskinie. To nie, za daleko. Ja bym gdzieś tam wcześniej próbował. O nie, chociaż... Kurde. Teraz jestem niemalże przy brzegu. Wydaje mi się, że tutaj Yangi raz widziałem, więc zobaczyłbym chętnie tutaj.
A jak nie, to spróbujemy gdzieś indziej. Bo ja mam taką dużą łódkę, i tak gdzieś przy klifie moim startowym przebywam, więc to takie ironiczne nieco. O, ty jesteś sporo warta, ale się klinujesz niestety. Parę razy mi się tak zdarzyło. Zobaczyłbym tutaj, bo wydawało mi się, że tu były gdzieś. Kurczę, nie. O, są. I co, nie chcecie brać, nie? Trzeba was doprowadzić do inów. Wydaje mi się, że to są yangi właśnie. Nie ty, no idź. I tu, no, hej, wracaj. I znowu się odbijają jak szalone, tak jakby głupiały. O co z tym chodzi? Mają jakiś knif na to? Wydawało mi się, że tu gdzieś ostatnio były iny. Fajne ryby, w skale. Z kamieliny. Nie. Nie chcę, żebyś mi to zeżarł. Ej, może to jest ta jaskinia z tym kryształowym rybem? Nie ty. No kurde, gówniaku ty. Światełko, kupię sobie 5 bomb. O. I zobaczę w tych cave'ach, może uda mi się te in znaleźć. Yanga, ja nie wiem. 3 razy ich już zgubiłem. O, jest coś. To jest chyba ten in. Dobra, chodź pani in. Tobie wysadzę na łbie krzywym, bo wkurzasz. Chodź in, chodź. Chyba wy jesteście tutaj potrzebnikami. I do yangów. Widzę, że... Ojojoj. Gdzieś daleko może. Gdzie one są teraz? Halo, rybcie. No co to jest w ogóle? Wy nawet nie chcecie tej przynęty. Jakie tu są dziwne rybole w ogóle. Może tu znajdę gdzieś tego krystalfisza diamentowego. Jest, moi drodzy. 500 tysięcy, jeśli to wyłowię. Mogą mi też go zjeść chyba. Wydaje mi się to takim największym zagrożeniem. Można gdzieś się wydostać? Może? Oj, bo to jest maleńka ryba. Ja bym się na nim skusił na miejscu tych ciućków, ale nie. 500 tysięcy. Nie! Kir Dobrek, nie! Nie, nie jest. No nie! Dobra, 250 tysięcy. Dalej walczymy o dużo. Ale tragedia. Wziął i go ugryzł. Ja nie wiem, czy co jakiś czas się takie respią, czy nie. Jak to mniej więcej wygląda. Ale faktem jest. O, tu nawet jakoś sonar mi się zepsuł. Faktem jest, że niestety, no ta ryba. Nie, i rekin jeszcze. No i gówno, nic mi z tego nie zostanie. Zero. Z 500 tysięcy zrobiłem zero. Rozumiecie to? Ale pocieszenie wam powiem, że chyba za każdym razem to tak wygląda. Chodź tu, rybo, ty no. Chodź. Ciebie jeszcze nie widziałem, może jesteś śmieszna. Bo! 160 tysięcy! Ej! Jest sporo warto nawet, bo! Jak tu się trzymam ostatnio brzegu rafy koralowej, to spotkałem te iny, więc może tym razem też. Dobra, chyba są. To tak, bomb nie obtrzaskuje. Aczkolwiek boję się trochę. Chodźcie, do światełka rybci. I trzeba z wami ostrożnie, bo wy potem wariujecie z niewiadomych mi przyczyn. No tu. Jakoś. Do inów. Jakbym miał deep sonar, to widziałbym chociaż, gdzie tu jest jakiś wlot do tych rybów. Aha, gówno mnie zaczęło gonić, no i puściło. No i co? Co teraz? Chodźcie, ryby, wracajcie. One zawsze wracają na to samo miejsce, to jest jakaś informacja. No, tylko tutaj jest sporo zagrożeń i nawet bomba nie ratuje nas przed tym niestety. I wtedy spróbujemy doprowadzić. Chodź, rybcio. Już... Nie wierzę. Okej, tu jest ten rekin. Mi się wydaje, że chyba musimy jakoś górą doprowadzić yangi do inów albo coś. Dobra, tu są yangi. To może yangi spróbujemy. Tak w drugą stronę, może nie tu. Chodź tu. Pyk, chodźcie, koledzy. Spróbuję was wydostać tak górą. I wtedy pokombinować. Dacie radę? Panowie, wracać. Wezmę sobie może bomb staka, sprzedam. I ludzie na necie polecają to, crankbite'a, żeby jakieś ryby nam nie przychodziły do wędki. No i to po pierwsze. Aha, i muszę też światełko sobie kupić. Z tego co widziałem, to jest jeszcze taktyka, żeby w nocy to robić. Żeby było w ogóle mniej ryb, żeby nikt tutaj swojej uwagi nie miał, ale dobra. Panie rybki. Tu, jesteście rybki. Spróbuję was wydostać, może tym razem się przekonacie. Dobra. Tu. Czy zaczniecie się odbijać głupio? No, ja nie wiem, o co chodzi. One zaczynają panikować. Uspokójcie się po prostu, no. Chodźcie, koleżanki, chodźcie, rybcie. Do góry spróbujemy. Do światełka. Nie będzie was wam przeszkadzać, to nie będziecie czuły dyskomfortu. Próbujemy. Ja wiem, że to jest nawet ciekawy challenge. Ja lubię takie rzeczy w grach. Mimo, że mogą denerwować. Wow. Okej.
Akurat to, te ryby, co za mną płyną, są bardzo wkurzające. Ale póki co nie zaczął wariować ten in, więc to mnie cieszy w tym wszystkim. I chyba to było tutaj. Chyba, mówię. Jeśli tutaj są te bomby całe potrzebne w tym miejscu, to znaczy, że to nie to miejsce. To chyba to jest... tak, to jest złe miejsce, mi się wydaje. Tu będzie ten rekin. No to jeszcze wyżej chyba musimy. Snoutfish, widzę. Wow, 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 jak się rzuci... Co jest? Może tak? Okej. Są dzikie... Nie! Kurde! Jakie rzucanki tu są? Przecież to jest niemożliwe. Co tam te ryby robią? Tutaj też w sumie. Nawet samo to imponuje na swój sposób. Nie. Dobra, wziął mi. Cholera. Byłem już tak daleko. Czy tu będzie? Yang? Uwaga. Mnie się wydaje, że to było tutaj. Jeśli to było tutaj, to mamy zrobione wtedy. Nie. Rybol, dziki. Ale to chyba było tutaj. Uważajmy. I gdzie są Yangi? Może to nie była ta jaskinia? Może jeszcze niżej? No mnie się wydaje, że to była ta jaskinia. Coś się spierniczyło, słuchajcie. No mi się wydaje, że to była ta, bo parę razy już ich tutaj brałem. No i co? Straciliśmy Yangi? No nie, i się odbijają teraz. Były tutaj Yangi. No nic, chyba zresetuję sobie grę, po prostu. Ze sobą tylko czapę mogę wziąć co najwyżej. Giant Hooki są na dwa kasty. Ciekawe. Beskidu tu powinny być, nie było ich tu. Ale unlucky się zrobiło. Już bałem się, że go nadzieję na ten nos. I stracę nadzieję. Dobra, tu jest rafa koralowa. Jak nam nic teraz nie zeżre wędki, to chyba to mamy. Tutaj w dół, w dół, w dół, w dół. Rybo, połącz się proszę. Chyba, że na odwrót, że trzeba in do yang, to wtedy pęknę chyba. Tutaj powinien być in. Tak myślę. Dobra, są, są, są. I uwaga! Coś się dzieje, coś się dzieje. Krążą. I co, wtedy mogę złapać in, czy nie? Jest, mogę złapać, mogę złapać. Ale kurczę, trudno było. Ciekawe, czy... O, zablokowało mi się. Uwaga. Zaczyna się problem. Proszę, żeby nie... Może tutaj... O, okej, 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 okej. Bo możliwe, że mógłbym jeszcze raz tutaj spróbować zanurzyć. Ale widzę, że naprawdę teraz idzie łatwo. I mam nadzieję, że mam teraz in, a nie yang. Bo na in mam questa. I wydaje mi się, że to, co mam, to jest właśnie in. Ale jak nie, no to mamy problem. Żeby nic nie ugryzł. Gówno! Ugryzł go! Ugryzł go! Ja pierniczę, 32 tysiące. I co teraz? Odechciało mi się. Po takim czasie. Durna Sourfish. Ty. Właśnie ty. Trzeba cię wyłowić na ten durny łeb, kurde, krzywy. Było łowić w nocy, mniej rybów by było. Masz. Skończyłeś teraz tak samo. Dobra, zobaczę, czy tam, jak doprowadziłem tego jednego Yanga, to czy chociaż da się ponownie, bo jakbym parę ich doprowadził, to na pewno, ale jak jednego, to ja nie wiem. Może jednak zechcą się złapać, może ten Yang tutaj wrócił, nie no, małe szanse. Ale mnie strollowali, no, masakra po prostu, masakra. Chodźcie inny, więcej was tym razem, proszę, chodźcie. Posłuchajcie Adasia. Yangi, sorry. Proszę, żeby tu były jeszcze. Dobra, są, 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 są. I co, łapiemy? Łapiemy, możemy łapać? Łap, łap, łap. Weź za mordę. Okej, 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 mamy. I teraz. Łapiemy. I mam nadzieję, że nic mi tego nie zje. Proszę. Jakby dało się jakoś ochraniać tę rybę jeszcze, no. Może są nawet jakieś dodatki do wędki. Ale czekajcie, mam noc teraz. To może być bardzo mało ryb. Chyba, że będzie znowu ten Noctis. To wtedy się zdenerwuję. Dobra, tutaj podejrzane ryby są. Szybko, 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 szybko. Żeby nic nie zdążyło zeżreć. Rekiny. Dobra, dobra, mam! In! 64 tysiące. Dostałem też nagrodę. Udało się, moi drodzy. Wow, jeju, jakie to było trudne. Ach. Do Deepsonara jeszcze 7 questów mi brakuje. Zobaczmy, co jeszcze tutaj nam zaproponują. A nawet jeszcze nie było nocy. Teraz dopiero nastaje noc. New quest, Garder. 3 w dodatku Gardery. I nawet burza jeszcze się zaczęła. Garder, to muszą być jakieś przy rafie koralowej. Gardery, stalkery, sourfish. Po tym, co było ostatnio do sourfishu, mam ostrą zrazę. Nienawidzę tych ryb. Bez... O, to jest potrzebne. To jest... Nie dał rady, to był ten kurby. Curby. Na co się to łapie? Na średnie ryby? Ale w każdym razie rzadki on dosyć jest. Naprawdę miałem problem, żeby go wyhaczyć. Chodźcie, non-tetri. Ja wiem, że wy jesteście troszkę warte. Ale i tak sobie spróbuję na to i co. I no i w sumie tyle. Spróbujemy
Niżej, nie bierzcie tego, rybcie. To nie dla was, nie dla psa. Tu jest. Długo na to czekałem, tylko jest rekin. Ja się troszkę boję, że mi zeżrą ten. Może nie rekin, ale ta agresywna taka ryba. I to potrzebuje. O, tu się nawet zbagowała chyba. Ona taka. O nie, nie zbagowała się. A to może spróbuję gdzieś dookoła, żeby mi nic nie zeżarło. To byłby kolejny quest zrobiony, jeśli to się uda wyłowić. Ja ją tyle szukałem tutaj. Podróżowałem i nie szło. Curby, jest curby. No wskakuj na statek, już tyle tych rybów tutaj jest. I możemy następny też quest wziąć. To w sumie weźmy, byśmy wiedzieli od razu, czy ta ryba będzie gdzieś w pobliżu tamtej. Bo te gardery chcę teraz złapać. One w rafie koralowej mają być rzekomo. New quest. Cave shark, o nie! To jest ten shark, ten rekin, który jest tam przy tych bombach. To tam pisaliście mi nawet, że to trzeba jakoś tam specjalnie na bombę nabrać. Jakoś dziwactwa są tam porobione, więc będzie raczej beczka. A te gardery, czy je rozpoznamy w ogóle? Garder. Chyba one są szare, nie jestem pewien. Takie troszkę skalarowate. W ogóle nie wiem, czy wam kiedyś opowiadałem taką historię. Rodzice, no ogólnie ja miałem tutaj z rodzicami rybki kiedyś i miałem właśnie skalary i kiedyś pojechaliśmy na wakacje i moja babcia musiała się zająć tymi rybkami i chciała im wodę wymienić i zaczęła wybierać te ryby durszlakiem metalowym. No i skończyło się tym, że obcharatała połowie ryb oczy, w tym właśnie skalarowi mojemu. Nie. No i to jest brutalne, jak się o tym pomyśli. Teraz za każdym razem, jak widzę tego skalara tam przy tej rafie koralowej, to myślę o tej sytuacji. No nie, no tak już trochę się śmieję przez łzy, trochę nie, no jest to nieco zabawne, ale brutalne na swój sposób. Biedna rybka, ona chciała żyć i oko wydubali. Która to może być? Może to jest chyba żadna z tych. O, to możesz być ty! Ty. Tak, ty. No, ona jest taka, takim groźnikiem, ale podobnie wygląda. Nie jest skalarem. No niestety, nie liczy się. Czyli to była ta, to był garder. Dbaj o siebie, garder. A wyłowię sobie może jeszcze tę rybę. Ona tutaj stoi, ale jest taka pojedyncza. No dobra, no gówno. Co to jest? Powiedz mi, co to jest. Yellowjack. Aż wskakuj. Bieda strasznie ryba, ale niech będzie. I spróbuję może tym razem wyciągnąć wnioski. I jakoś od boku spróbować bardziej wyłowić tę rybę. Gdzie one są? Czy one zostały pozjadane właśnie? No były tutaj, no. Tu jesteś, dobra. Chodź. Lada się, dobra. I spróbuję tutaj boczkiem. Tu chyba nie było tych wściekłych rybów. Jest, mamy pierwszego. No nie musimy go niby brać na pokład, ale możemy, no. Sprzedamy sobie już to wszystko tutaj. Ceny będą wyboiste. Nie ma co też kisić tej kasy. Możemy iść niesamowicie pod bonus, ale ja tak zauważyłem, że ja mam tyle kasy już, jak już te 2 miliony mam, że aż tak nie muszę chyba o to dbać. Nie wiem, czy będą jeszcze jakieś ulepszenia więcej warte. Chyba i tak dotarłem do dość fajnego progu, mi się wydaje. O, tutaj gdzieś chciałem tę rybę. Ona tu będzie. Tak wychodzi. No przeszedł gówniok i muszę ją wybombić chyba. I też mówiliście, że sinker się zanurza, jak jest bezpośrednio pode mną. To jest przydatna porada w sumie. No, i wszystkie ryby marsz. Siomi stąd. Ja chcę te. O, ciebie ła. No, teraz w blokach są z tego co widziałem. Nie, zostaw tę rybę. Mamy drugiego gardera. Możemy sobie zrobić garderobę. Garderobę, dobra, chodź. Jak już mówiłem. A może sobie jeszcze sprzedamy z wypełniaczami. Jednej potrzebuję, okaże się. O dobra, jest tu nawet jedna. Okaże się, że to jest ta jedna, której mi zabraknie, bo mi ugryzło. Nie. O, tu są skalary takie. Ryby, rybusy. Strzałki. Z tej rafy to jest ciężko wyłowić akurat jedną rybę. O. No i wygryźli, idioci. Pytanie, czy będę musiał resetować grę, żeby ją zdobyć, bo trzeciego potrzebuję, nie? A ty? Ile ty jesteś warta? Bo to jest taka mroczna ryba, nie wiem czy mi. No i znowu ten! No ale chociaż zobaczmy, ile jest warta. Tutaj się tyle ryb nazjeżdżało. 65 tysięcy! To normalnie 120 tysięcy jest! Akuma, diabeł to jest! Your boat is full. Akuma to z japońskiego, diabeł. No i chyba już poszły. Rybcie. Tutaj zaklinowałem 2-3. To i tak nic nie dało. Chyba zresetuję, bo problemy są. I czy są? Czy jest mój wybranek? Jest, tylko żeby się do niego dobrać. Nie. Już idą wielkie ryby przeszkadzać. Dobra. Jest! Żeby nie wygryzło.
No, ostatni do questa. Nie, nie, ale był blisko. Core Questery, 25 questów zrobiłem i mogę sprzedać to też. Wielokrotnie mi mówicie, że mogę trzymać też na wędce i wtedy ona też się liczy do bonusu. No ma to sens jak najbardziej, więc w sumie przydatna porada, żeby jeszcze przeważyć tę wartość ewentualnie, bo mam 1 150 000 i 1 300 000 myślę, że możemy liczyć. No dobra, tego bonusu nie było dużo. Mało egzotycznych ryb chyba było. No i możemy wziąć Bombat. Bombat się łączy z Cave Sharkiem. Bombat? Albo w sumie nie? Nie wiem. Bombat. Która to jest ryba Bombat? Bo ja myślałem, że ten Cave Fish to jest Bombat, czy jak on się tam nazywał. Crystal Fish. Piękny, nie? Oj, no nic, myślę, że jeśli chodzi o ten odcinek, to było na tyle, sporo nawet zrobiliśmy, więc się cieszę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i słyszymy się w kolejnym kotłowieniu. Postaram się wam często odcineczki wrzucać, trzymajcie się i pa pa!